Witajcie kochani. Dziś u nas jest dzień między innymi sadzenia bobu z rozsady i z nasion. Nasiona bardzo szybko rosną i piękne, zobaczcie jakie piękne są sadzoneczki. Widać już, że to jest bób, odmiana bobu, która wykształca kilka łodyżek z jednego nasionka, więc mamy nadzieję, że w końcu będziemy mieć bardzo dużo swojego bobu. Rozsada hartowana jest przez kilka dni, obeznana z wiatrem bardzo silnym, z deszczykiem i ze słońcem, więc myślę, że spokojnie poradzi sobie w gruncie. Wciąż wybieram jedno z dwóch. Moje tak lub moje nie. Tu mam pewność równą stu. Tak jak nocy, tak jak dnie. Dziś jest wtorek, więc wychodzę. Spójrz, zostawiam w tyle las. Do was zawsze mam po drodze. Chętnie znajdę dla was czas. To jest wyjście, chcę tu być. Wybór wskazał mądry miś. Wiem, że nie chcę dłużej śnić. Miś obudził moje dziś. To jest wyjście, chcę tu być. Wybór wskazał mądry miś. Wiem, że nie chcę dłużej śnić. Miś obudził. Kochani, i jesteśmy przy naszej grządce, którą Krzyś zrobił z pięknych desek. Już tutaj zainstalowałam paliki, między którymi przeciągnę sznurki. Bób nie zawsze potrzebuje podpór. Co prawda może rosnąć nawet do wysokości metra. Natomiast jak jest sadzony rzadko, no to wtedy zawsze wymaga podpór. Natomiast jak jest sadzony gęsto, no to te rośliny jedna o drugą się zahaczają i nie zawsze te podpory są konieczne. Natomiast my, mimo tego, że posadzimy bób dosyć gęsto, to i tak zrobimy podpory ze sznurków, dlatego że zapewne słyszycie, tu jest bardzo często wiatr. I na tym polu tu nie ma w zasadzie żadnej takiej osłony, więc dosyć mocno wieje, więc trzeba będzie właśnie zabezpieczyć bób. Jeżeli chodzi o same wysiewy, to możemy wysiewać bób właśnie z nasion albo z rozsady. Z nasion wysiewamy bób od połowy marca do połowy kwietnia, więc teraz jest to dobry moment. Albo właśnie z rozsady, która jest przygotowana wcześniej, a dosyć szybko rośnie i rozsadę tak właśnie do połowy czy na przełomie marca, kwietnia w zasadzie możemy posadzić do gruntu, nie bojąc się o przymrozki, bo bób znosi niską temperaturę i w zeszłym roku robiliśmy też taki eksperyment, wysiewając bób późną jesienią, zdążył wykiełkować i przetrwał pod drzewkiem, pod jabłonką całą zimę. Potem dopiero na wiosnę przesadziłam te sadzonki do foliaka i dobrze się sprawował. Mam już grządkę zaściółkowaną. Zamieniłam słomę na trawę, dlatego że słoma będzie nam potrzebna do wieży ziemniaczanej, a nie mamy tej słomy za dużo, więc zaczniemy. A trawy z kolei jest bardzo, bardzo dużo. No to tymczasowo się, myślę, przerzucimy na taką ściółkę z trawy. Nie ściółkowaliśmy do tej pory, w takim dłuższym terminie. Trawą zobaczymy, jak trawa będzie się sprawiać. Teraz tak, rozstawy. Tak najpierw może ułożę te rośliny. Każda z nich wytworzy 2-3 pędy, więc trzeba zachować odległości, żeby rośliny miały miejsce. I na ile starczy sadzonek, o, na tyle one tutaj zostaną włożone do gleby, natomiast reszta będzie
nasion. Piękne są te sadzonki. Może tak zrobimy, żeby się troszkę mijały. Równo to idzie mniej więcej? Mniej więcej idzie równo. Pomożesz, kochanie, wkładać sadzonki? Wiesz co, nasion to tam dalej. Ja myślę, że już do gleby myślałam o tym, wiesz? O. No patrz, zaledwie kilka braknie. Jedna czy dwie? Dwie brakną. Ależ to pięknie wygląda. Aha, bo myślałam, że z jednej, z dwóch stron. Dobrze, możemy tak zrobić z dwóch stron. Lepiej może zacząć od tych, ja przynajmniej zacznę od tych z rzędu środkowego. Rozsuwamy ściółkę i od razu możemy zakryć ziemię znów ściółką. Potem to podlejemy na taką samą głębokość, sadzimy jak jest dobra rozsada, jak bób rósł. Jak bób urośnie, to muszę ci zrobić, wiesz co, z bobu falafel. Bo zwykle robi się falafel z ciecierzycy, ale też jest dobry z bobu. Jadłeś kiedyś? Bób jest najlepszy, chyba nie. Bób jest najlepszy po prostu ugotowany. Z solą. No tak. U nas w domu jadło się bób z fasolką szparagową. Też na przykład twoja mama mieszała, gotując nie. Fasolkę? Moja babcia zawsze tak robiła właśnie, że fasolka szparagowa i bób, i to było przepyszne. A ty miałeś taką przygodę chyba z surowym bobem. Tak, jak byłem dzieckiem, mając tam kilka latek, to sąsiadka nakarmiła mnie surowym bobem. I mało nie zszedłem z tego świata. Sąsiadka chyba musiała nie lubić dzieci. Tak. Tak? Nie lubiła? Nie lubiła po prostu i rodziców. Aha. Nie. Wolę zdecydowanie rozsady, bo przynajmniej od razu widać rośliny. Zamiast tak chodzić i na przykład wyglądać, czy już coś wykiełkowało. Tak, teraz jeszcze trzeba będzie to podlać. I już będziemy mogli cieszyć się kolejną grządką, w której są jakieś roślinki. A w oranżerii będzie więcej miejsca na półce na kolejne. Na kolejne rozsady. Gotowe, tak? Teraz podlewanie. Trzeba podlać punktowo. Proszę, ze swojej strony. Punktowo podlewamy, żeby korzonki mogły dobrze zaaklimatyzować się w glebie. Jeżeli podlewanie by zwichrowało stabilność sadzonki, no to trzeba to poprawić. Ale to są na tyle duże sadzoneczki, że chyba woda ich nie przewraca. Mam nadzieję, że te wiatry to nie jest taka charakterystyczna cecha tego terenu. Prawdopodobnie wieje w całej Polsce. Przecudne. Bardzo ładną zrobiłeś tą grządkę. Podoba mi się właśnie to, że ona nie jest taka
jak to powiedzieć? Równa. Równa, tak. Symetryczna. Proszę. Dobrze, teraz od razu założymy sznurki, rozpoczynając od tego środkowego tutaj. Dlatego, że gdy bób będzie rósł, to od razu się albo sam będzie wplątywał sznurki, albo wtedy będzie prościej. Przynajmniej jeden rządek sznurka damy, żeby można było go przełożyć, gdyby zaszła taka potrzeba. Na razie zrobimy tylko jeden poziom sznurka, wyżej troszeczkę. Nie, bo musi właśnie, to musi być sznurek podwójny, dlatego że bób będziemy prowadzić między sznurkami. A gdyby był pojedynczy, on nie ma takich... Musimy jakiś opracować inny sposób, bardziej efektywny. O, i wtedy między sznurki. O, między sznurki będzie ta podpora, między sznurkami. I drugie. O, i gotowe. I to już jest jakiś konkret w grządce, prawda? Jasne. A na nasionko trzeba będzie czekać. Kochani, posialiście już swój bób, czy raczej wolicie rozsadę? Z komentarzy wiem, że niektóre osoby są zdziwione tym, że my uprawiamy bób z rozsady. My niemal wszystko uprawiamy z rozsady. I w tym roku przecież też nie mieliśmy w lutym czy w marcu jeszcze tych grządek. Ale nawet już pomijając to, zawsze wolę, jeżeli jest tylko taka możliwość, zrobić rozsadę. Dlatego, że wtedy po pierwsze oszczędzam nasiona, nie muszę stosować przerywki, no i wiem, ile roślin wzejdzie. Więc, no i jeszcze to, że od razu to cieszy oczy i od razu cieszy serca. Wygląda... A co jest jeszcze piękne? Pogoda. Mamy dzisiaj 20 stopni. A może nawet już więcej. Gdyby teraz nie ten wiatr, to by było idealnie. Tak. Bardzo to cieszy. Teraz sobie pooglądamy, jak drzewka owocowe mają pączki. Tak, wszystkie kwitną. W każdym kącie, w każdej chwili mogę znaleźć klucz do drzwi. Kot w komórce, spryt w jaszczurce, w tym istota okej tkwi. Dokąd zmierzam, po co żyję, tu odpowiedź prostą mam. Sens istnienia dziś odkryję, świat jest światłem, które mam. Jest okej, świat się cieszy z pracy mej. I'm okej, world is heavy in this way. Come and stay, join my way, ciesz się ze mną, baw i śmiej. Make okej, walk this way, miej swą korzyść z pracy. To, co widzę, to, co czuję, tworzy mój konkretny byt. I w tym bycie się znajduję, zmierzam wprost na szczęścia szczyt. Tak wygląda ludzkie życie, jesteś okej, jeśli chcesz.
żyjesz w dole lub na szczycie, w każdej chwili i w tej też. Jest okej, jest okej, świat się cieszy z pracy mej, I'm okej.